Siema, jestem Brutus, to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj lecimy oczywiście z Red Dead Redemption, jak widzicie, 14 odcinek. Jesteśmy obecnie w miasteczku, takim, jak widzicie, tutaj stacja o nazwie Rhodes. No, znalazłem się tutaj po prostu po włączeniu save'a. O Jezu, ściszczałem sobie zagrać noserki. Dobra. No i dzisiaj lecimy na misję z Johnem Marstonem. Misja, do której trzeba dotrzeć do Valentine. John Marston, tak jest. Jest obecnie jedyna misja fabularna, którą możemy wykonać, więc zrobimy sobie ją. Co do właśnie, chciałem akurat mówić o procencie przejścia gry, 34%, czyli 1/3 za nami. Czyli prawdopodobnie, no tak jak mówiłem, seria zakończy się na 35, 40, może jak się pospieszymy, 30 odcinkach. Także naprawdę jeszcze kupa czasu, ale serio, przyjemnie mi się w to gra. Czasem poza odcinkami sobie po prostu lecę, wiecie, nawet nie robię misji żadnych, tylko po prostu latam po świecie, sprawdzam jakieś rzeczy i tak dalej. To naprawdę poluje na zwierzęta i to naprawdę jest, naprawdę to jest przyjemne. Może się nie wydawać przyjemne, ale takie jest. Koń jest tutaj ranny, w sensie ranny, ma mało życia, no czyli jest ranny de facto. Kurczę, trzeba będzie kupić mu jedzenie. Także jak dotrzemy do Valentine, trzeba będzie na pewno kupić mu jakieś żarełko, bo już mało ma. No a przyda się na pewno. No i też wiedziałem, że jest coś takiego jak ta precyzja, coś tam, skupienie, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. I nigdy tego nie używałem do polowań. I w sumie nie wiem dlaczego, ale teraz zacząłem to robić. W sensie nie wiem dlaczego tego nie robiłem, wiem dlaczego zacząłem to robić, bo po prostu to jest totalnie użyteczne. Ale to ułatwia to polowanie, po prostu. Więc na przykład wiecie, wyciągam sobie powiedzmy łuk. No dobra, teraz nie, bo jakby uciekł mi, ale... Ale jak będzie gdzieś bliżej, jak będzie gdzieś bliżej, to można sobie spowolnić ten czas i... Ale na razie nie będę tego robić, bo jedziemy na misję, więc... Nie ma w ogóle gdzie... No, jak już mam zostawiać truchło, to znaczy truchło, no, truchło, nie truchło, no mięso po prostu, to raczej bym to robił w naszym obozie. A skoro nie jedziemy do obozu, to bez sensu. No i tyle. Ogółem seria z Red Dead Redemption 2, no to jest seria, którą chcę ciągnąć co najmniej do końca tego roku. No bo kurczę, jesteśmy na 14 odcinku, nie wiem kiedy on wlatuje, jakoś we wrześniu, więc myślę, że tutaj na spokojnie, biorąc pod uwagę to, że no już po okresie wakacyjnym odcinki wlatują co około 4 dni z tej serii, no to myślę, że na spokojnie tutaj seria będzie mega długa i patrząc na odcinki, i patrząc na rozpiętość czasu, także, jeżeli mogę to tak nazwać w ogóle, także no możecie się przyzwyczajać, jeszcze myślę, że się przyzwyczailiście do widoku Red Dead na moim kanale. No ale no, będzie to regularna na pewno seria. Co tu się dzieje? Kogo mają trzymać? Dobra, nieważne. O kurde, sorry. Ej, sorry. No nie no, nie chciałem w niego walnąć. Dobra. Dobrze, dobrze. Ale ja tylko chcę kupić, halo. Nie no, co jest? Złapcie ich, ja nie chcę się bić. Ja nie chcę się bić, nie tym razem. Nie tym razem. Oła, ja nie chcę się bić, halo, pomocy. Ja nie chcę się bić, bo będę mieć tu zaraz jakąś grzywnę czy coś. Nie no. Zabili go. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz niech mi się odblokuje sklep, bo ja tu nie chciałem nikogo zabić. Ja nie chciałem nikomu nic zrobić. Halo, on mnie zaatakował. Ja tylko niechcący w niego wbiegłem, nie zauważyłem go. No niech mi się odblokuje ten sklep. Halo, co jest? Nie no, ale jak tu trup leży, no to... Masakra, no jak tu trup leży, no dobra, ale sobie go ograbimy przynajmniej. Jak tu trup leży, to nic nie zdziałamy. 95 centów, tyle byś wart, chłopie. Masakra. Przynajmniej, o, slana wołowina przynajmniej. Jeszcze coś. Jeszcze honor nam spada. Dobra, to lecimy na misję chyba, nie ma co, skoro nie mogę tam nic zrobić. Niestety. Chyba, że odblokowała się może już. Nie, nie działa. To unlocki.
To idziemy do Johna Marstona. Nie wiem, gdzie on jest. Może tu w środku? No nie, tu go nie ma. O, jest. Poznałem go od razu. O kurde, ale twarz ma. You know that attempt to seem all enigmatic and interesting? That might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. Dobra. You'll see. The train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon. You come with a noose. Worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Kurczę, ale ja chciałem tam pojechać do tego Blackwater. What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. It's life, this way. Well, for the last, I reckon. We ain't long for it. And that's the way it goes, I guess. Me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. No to ty musisz, czy ja muszę ci pomóc? No kurczę, no mógłby powiedzieć, o co chodzi. No, no dobra. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Dobra. Mam nadzieję, że nie zrobimy tu dymu, bo Valentine to jest miasteczko najbliższe tutaj naszemu obozowi, więc nie chcę tutaj, wiecie, sobie jakoś zniechęcić ich do siebie. No ale dobra, czyżby napadł na sklep? O mój Boże. Aha, jednak nie. No dobra, ale to fajnie, bo już dawno chciałem kupić broń. No, co darmo jest. O, nawet luneta jest. Elementy, lufa, gwint lufy, zasięg. Ulepszmy sobie go od razu, czemu nie? Celownik optyczny. Długą lunetę kupmy. Kolba, to nic nie daje. Osłona też nic nie daje, dobra. Więc inwestować w to nie będziemy. Chyba nie ma sensu. No wyjdź, wyjdź. Dobra. Porozmawiaj z Johnem. Zobaczmy, jak ta broń wygląda. Broń długa na ramieniu, karabin z zamkiem obrotowym. Okej. No to jedziemy. A czy ja chcę dosiąść konia Johna? Co oni mi tu podpowiadają? We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say no, the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people. Chciałbym mieć taki kolor konia jak on chociaż. Bo w sensie kolor mojego konia mi się nie podoba, wygląda jak gówno, ale... Staram się go jakoś lepszyć, ale no nie, 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 nie. Jego koń jest dużo ładniejszy. That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from the Emerald Ranch. Ile te owce są warte? The owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place.
To owce są tyle warte od kiedy? I gdzie my się tego pozbędziemy? Dobrze, no, zaufajmy Johnowi. Zobaczymy. Coś musi w tym być, skoro John nam tutaj każe, wiecie, jechać z nim, znaczy każe. Prosi. Wiecie, że wzgórze będziemy mieć dobry widok. Aczkolwiek moglibyśmy na przykład się spotkać, że ten wzgórze, a ty byś tam na karabin kupił, no ale dobra. Ale to racja, że on owija w bawełnę. Nic nie chce powiedzieć, dopiero teraz powiedział. Broni też, że mógł sam kupić. Why we need this rifle you couldn't buy yourself. Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. No, stado owiec. Z 15 owiec może. Zobaczmy. Na co polujemy? Na 15 owiec? Jak nie mniej. No ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 około. Nie widzę, bo tak tu się zasłaniają, ale... Trzeba kręciłem, aby ich przesłać. I co, i tyle? Idziemy po, kurczę, 12 owiec dookoła? Ile my na tym zrobimy? Ile może być warta owca? Nie wiem. To będzie ciekawa misja, zaganianie owiec, jej. Czemu mi każe zwolnić? Dobra. Ty, spadaj do stada. Jeszcze ta. Piętnaście zwierząt, no właśnie, 15. Dziwne. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. All right, whatever. No właśnie. Muszę uważać, żeby w nie nie wjechać, bo będzie kłopot. Ej, no co jest? Czemu ona się zatrzymała? Dalej. No, co ty robisz, debilu, no? Co za idiota, Boże święty, kurde. No debil, no John debil. Co to jest? Myślałem, że owca do martwa. Zamknij się już, denerwuje mnie. Kurde, ja biegnę do przodu, a chłop mi tu nie wiem. Chłop se stoi w kółko, kółko robi sobie. Dalej, 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 owce. Szybciej. Górą czy dołem, bo ja nie wiem. Ej, nie w tą stronę, halo. Chyba górą, przecież on mówił obok góry. No, no jakie slower? Ryszaj dupę. Co ma tam wytatuowane ta jedna owca? Te jakieś wolne są, nie no. Ja nie wiem ile my na tym zrobimy. 15 owiec to co? I jedna może być warto z, nie wiem, 30 dolców? To to nie jest, kurczę, dużo hajsu. To będzie z 450 dolców to. No w sumie, szybka robota niby. Nie w tą stronę, gołąby.
patrzę, co on ma. EK? One są oznaczone, tu większość tak ma. Pamiętam się, drze. No je w tą stronę. Ale John też nic nie pomoże, kurde. Debil. Spieszaj. Dobra, i z tymi owcami co? Boże! Co one robią? Prawie kopnąłem. Prawie kopnąłem ją. A, i tu na aukcję będą wystawiane. A, dobra, rozumiem. No i super, 15 owiec. Ile hajsu? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. You want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Myślę. Calm yourself, friend. Just think of it as a buyer's sense. You're buying. We're paying. Go on now. Dobra, ile jesteśmy do przodu? Come back after the auction. You'll get your money. Aha, po aukcji mamy wrócić. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? Dobra, to idziemy do salonu. Saloon. Saloon. Lecimy. 17 minut odcinka. Możemy jechać, możemy jechać. Nie no, nie jest źle, 18% to nie jest źle. Aczkolwiek nie wiem, czy dużo na tym zrobił, nie wiem, ile taka owca może być warta. No schodź z tego konia. Idziemy do salonu. Do dacza. But in the end, I don't believe in absolutes, just shades of gray. Gentlemen. Dutch, Mabo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? Just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. O, rozmowa tutaj, rozmowa będzie z Daczem. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. O kurde. Get out here! Get out here! What the hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! Kto ty? My name is Leviticus Cornwall! Ja znam nazwisko. I am not a man to be messed with by the likes of you! Ja znam to nazwisko skądś. Get out here! Before I have these men killed! What do you think? Well, I... depraved piece of trash! You start spinning the yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. Why not? Vanderlyn, you're done! Now get out here! Ten kurczę, jaki obstrany jestem. Please, gentlemen! This is a po co on z nim wyszedł, bez sensu? This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me,
Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Nie wiem, którego. Archibald Smith, a lay preacher. For God's sake. A, zły moment. Okej. Okay. Wróć do punktu kontrolnego. Dobra, myślałem, że po prostu mogę kiedyś... Chciałem właśnie czekać, ale nie byłem pewien, czy trzeba czekać, czy nie. Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald Smith, a lay preacher. For God's sakes, Arthur. Will you get to it? No. Ty, ostatnio... Somebody, will you? Ostatnio był... Aha. Przecież strzeliłem wcześniej, co jest nie tak, ty? Wcześniej strzeliłem, też było źle. Chyba, że nie trafiłem po prostu. Dobra, nie wiem. Nie wiem, strzelimy od razu. Strzelimy od razu, nie wiem na co tutaj. Ty, no i co jest? No przecież zastrzeliłem go. Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn. Whomever he may be. Ej, o co chodzi? Przecież strzeliłem w niego. Co jest? Przecież strzeliłem w niego. Who wants to be the Messiah? Not me. No i co? Whomever he may be. Nie wiem. Teraz nie wiem, nie wiem. Próbowałem coś innego nacisnąć. Przecież ej, o co chodzi? Who wants to be the Messiah? Not me. Przesuń celownik za pomocą. Whomever he may be. No dobra, teraz się trafiłem, ale ty. O co chodzi? Wcześniej trafiałem i też było źle. Dobra, spróbujmy to zrobić jeszcze raz, ale za chwilę powiedzmy. Dobra, wyciągamy broń. Aha, no teraz zadziałało. Ale czemu wcześniej nie zadziałało? Ej, nie trafiłem. Dobra, leży. Dawaj go. Leży. O, ty, ale... W sumie ten karabin, co wtedy kupiliśmy z nim, to był bez sensu. No kurde. Zaraz mu to pocierawił wszystko. Nie trafiłem. Dobra, to jest pora na karabin. O, ale dosłownie w papę. Dobra, leży. Ty, który jest tu przeciwnik? Jeszcze nie wiem. A, tam. Ole, dostał teraz, pięknie. Lecimy. Lecimy. Poszukiwany żywioł martwy. No i zarąbiliście, no. Gdzie oni są? Cyk. Nie, nie trafiłem. Ale nie żyłem i tak. Osłaniaj gun. Dobra, osłaniam, sorry. Dobra, zmieniamy broń, bo nie chcę się przeładowywać. Kurde. Nie trafiam nic. Nie trafiłem znowu. Tiera, co jest? Dobra, od razu łatwiej. Poszło, kurde. Na spowolnionym. Skąd on strzela? Przecież leżę. Shoot him! Bring that coward Cornwall out here!
Nie! Czekaj, daj mi rewolwera. Dobra, zmiana rewolwera, jednak nie rewolwer. Idź obok wozu, dobra. No super, szkoda, że ja sam strzelam. O, ja muszę Straussa brać, dobra. Dobra, chodź tu. No ale pospiesz się, Artur, co ty robisz? Dobra, lecimy. Cały Straussa na konia. Dobrze. Poczekaj, poczekaj. A dobrze, na jego konia. Załaduj, staruszek. Make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. We can't stick around after this. No i spaście, tego chciałem uniknąć, żebym nadal mógł zostać Valentine. No nie, no jeszcze sam muszę. Nie, no jeszcze tylko muszę zastrzelić samemu. Ale dostał tam z tyłu głowy. Zarąbiście, ciekawe ile hajsy będą musieli. Będę mieć grzywny. Nie no. O bo tylko tego chciałbym uniknąć, żeby Valentine mnie nie poszukiwali. Teraz będę musiał grzywnę zapłacić, kurde. Gang powinien to zapłacić. Aaa, idź się w pizdu. No dobra. Ale przynajmniej ich zgubiliśmy łatwo. To jedźmy już może w kierunku, kurczę. W kierunku. No halo. To co my już nawet nie mamy bazy zaznaczonej na naszej? Orszu Overlock, no właśnie. Dobra, nie wiem. Ale jedźmy w tym kierunku. Tu jest teraz schodek, dobra. O nie, dobra, myślę, że to są góry. Miejscem. Dobra. Gitara. Co my tu teraz mamy? Jeszcze raz. Dutch. I William. A William to jest ten ziomaczek, co on rośliny od nas zbiera, to ja mam go w dupie. Jedziemy do Dutcha. Zrobimy misję z Dutchem jeszcze jedną. Owce od kozów. Ej, myślałem, że będzie lepszy, bo mieliśmy dużo headshotów, ty. Nie było 25 strzałów w głowę? Halo, ile było? I ty, ale tego też nie robiłem. Nie uzupełniałem żadnego... Nic... Ej, lol. Ja myślałem, że będzie 25 headshotów i myślałem, że będzie... No i teraz jak patrzę, to dobra, ta celność mogłoby jej nie być faktycznie. To jestem w stanie jeszcze uwierzyć, ale przedmiotów żadnych nie używałem przecież uzdrawiających, żadnych. W ogóle zero. Nawet jedzenia nie zjadłem, nic. Dziwne, dziwne. Lecimy do Dutcha. Dobra, jesteśmy w obozie. No i co? Idziemy do Dutcha. When do we stop? When we reach Paris? That'd be nice. Join the commune. We stop when we find some place sensible. Shake them that's following us and lie low. No, to będzie daleko troszkę, bo tu wszędzie nas szukają. Lying low? Turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Jose. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. No ja w Dutcha wierzę, no jakiś plan musi mieć, w końcu jest tutaj szefem. Przywódcą. Dzień dobry. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing?
Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Sure, this can wait. Dobra, to lecimy. Dutch ma misję. Trzeba się słuchać. Niestety, gdzie jest to całe... Dewberry Creek tu jest. Czemu my zmieniamy w ogóle? Ze względu na tych ziomeczków, co wtedy do nas nad rzeką, jak byłem łowić ryby. Ze względu na to zmieniamy miejsce. Się może tutaj... Tak mi się wydaje, to może być w sumie sensowne. Chyba, że to ma być jakaś... Nie wiem, czy zmieniamy całą tą lokalizację obozu, czy co? Nie wiem, zobaczymy. No tak. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far. No właśnie, jeszcze tutaj Valentine była akcja. That didn't sound good. No dobra. Ale ja sobie muszę wysunąć ten znaczek. No to nie było akurat mądre. They must know where we are by now. So we're heading south? Yeah. Ale tylko trochę, no. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Ale przecież to jest strasznie blisko, no to jest jakbyśmy się ruszyli, ja nie wiem ile. To są 3 minuty drogi. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. Więc to taka zmiana obozu, że żadna. There ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. O kurde. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried-up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. No to dziwne, że takie miejsce wybrał. A, dobra. Kto tam leży? O kurde, faktycznie. Co to jest za osoba? He's been shot. Looks like trouble got here before us. No dobra. Ej, spokojnie. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Dobra. Any issues? Shoot first, debate second. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. Yeah. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. No ale to nie wróży dobrze. Pali się jeszcze ognisko. Where is everybody? Wymordowani. Everybody heard us come. Be careful. I'm being careful. Chciałem tutaj coś zlutować. Amunicja. Zawsze się przyda. Ten co węszy. Co ty kminisz, gościu? No jeszcze się ognisko pali. Ktoś tu kaszlął, bez kitu. Tu jest, to ktoś tu jest, ktoś tu kaszlął. Spokojnie. Nic wam nie zrobi, całkiem ładna pani. You okay? You don't mean no harm. A co oni tylko w trójkę tu są? He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go.
Get the hell out of here! They took our father! Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Ja, no, akurat tutaj przyznaję ci rację. Przyznaję mu rację, bo no powinniśmy tutaj odbić. Skoro to był ich odbić, to powinniśmy tego mężczyznę odbić, uważam. Come on, easy. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? No właśnie. We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait a second, just want to look closer here. Okay, looks like they go down this way. Gdzie? Tam? Hey there! Jezus. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom. Niech ten koń coś zje. Aha, już nic nie zostało. Ojej, sam rzęsień. They picked them. Wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Careful. Wait, just let me make sure this is right. Continues along the shore here. No, to dalej. No, you were saying? Ah, that kid. It's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Sorry, moja wina. Przyznaję się. 36 minut odcinka, 37 chyba coś takiego. John said he was going back to the auction yard to collect the money. Będzie troszkę dłuższy chyba niż zazwyczaj. Chociaż w sumie może troszkę, nie będzie koło 50. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared. What are you doing? Hey. Think this is the right way? Give me a second. Dobra. Kurczę, ten koń nie ma już żadnego żarcia, no trzeba coś kupić, ale... Nie, Valentine, bo niestety, no kurde, wiecie. They carry on along this trail. So, what were you talking about before? He disappeared on us for a while. But Jack was real young, a long while. Year or more. He did? And we was... family, you know? Hey, quiet now. There's a camp up ahead. Dobra. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Znowu puszczę na obóz. What are you getting off for? Whoa! Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. W sumie, nad wodą. Maybe. This looks like our feller, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne, Vorsicht! O kurde. Three coming right at us! Wszystko jasne. Nie mam nawet broni. What the heck? What do you think you're doing? What are we doing? This ain't even our goddamn fight! That's how you want to do it. Kurde. Żeśmy się wpieprzyli. Ten z łuku nawala. Kurde, możemy broń go? Nie wiem. Ktoś jeszcze? Nie mam karabinu, fuck.
Chyba go zabiłem, nie wiem. Chyba leży. Dobra, ograbmy sobie ich. Dobra, trzeba go uwolnić. Schneiden Sie das Seil durch, bitte. It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. Ja jestem za, bo wygląda lepiej niż tamto. Jest takie bardziej chyba na odludziu, nie wiem. Przecież i tak, tamto nasze było najlepsze, bo tam naprawdę było dosyć daleko od drogi i mało osób tam jeździło. No ale tam zostać nie mogliśmy. Niestety. Zlutujmy sobie tych ludzi tutaj. Zawsze troszkę profit. A co my mamy? My tam mamy jechać też? Niemiecka rodzina. Aha, to ja muszę go zabrać na pewno. Chyba nie doczytałem. Ale dobra, idziemy na konia, chłopie. I on wsiądzie za mną? I zabierzemy go tutaj rodzinę pewnie. No właśnie. Take you back to your family. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also soll ich mitkommen? Ja. On naprawdę perfekt po angielsku? Kobieta potrafiła, a on nie? Ajajaj. Dobra. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. Ah, proszę. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. No dobra. Udajemy go rodzince i mamy nowe miejsce na obóz. Spoko. Wituwa, to ja myślałem, że bliżej jest ta rodzina. A to jednak nie. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Ach. Andreas, Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge, meine Herz, allerliebst. Boże, radość. Oh, wunderbar. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass ich Sie getroffen habe. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, vamos. Alles klar. Vamos. Vamos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. O, proszę. Vielen Dank, herzlichen Dank. O, proszę. Yes, it was a pleasure. Właśnie! Przypomniało mi się, wam nie wiem, czy ja nie wiem, czy ja wam mówiłem. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale obrabowałem sklep jakiś tam, czy mam jakąś laskę, coś obrabowałem, nie pamiętam już, bo to było dosyć dawno. I zgarnąłem chyba dwie sztabki złota i one są warte tysiąc parę chyba tych dolarów. W każdym razie dużo są warte, więc w następnym odcinku to sprzedamy. Albo w tym jeszcze zobaczę. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Miejsce wygląda solidnie, nie? Rozdział trzeci, Clemens Point. Okej, okay. Czyli dotarliśmy do trzeciego rozdziału. Spoko. No spoko. Ale wiecie co, tym co tutaj będzie, zajmiemy się w następnym odcinku. Teraz już kończę, mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, subskrypcjach, a ja żegnam się z wami. Siema.